Jestem, jestem. Co tam masz? Dzisiaj jest z nami dalmierz laserowy. Prosto z Chin, prosto z Girbestu. Najdroższy, jaki był w ofercie, o zasięgu do 100 metrów. Zapraszamy. Zapraszamy. Zgłosił się do nas Girbest z pytaniem, czego byśmy od nich nie chcieli przetestować. I stwierdziłem, że... Będzie to? Talmierz. Dlatego, że nigdy nie miałem żadnego takiego typowo chińskiego. Zawsze wszystkie to były albo lejki, albo Stanleye, albo jakieś takie, które mają taką prawdziwą kontrolę jakości. Nie, że tam pan sobie siada i coś tam dłubie. Tak. Tylko jakieś takie naprawdę fajniejsze. Ty masz Stanleya. Stanleya, tak. Jarek ma Boscha. Także chłopaki w pracy mają Hilti. No ciekawi mnie ten, tym bardziej, że ma zasięg do 100 metrów. A to jest bardzo dużo. Dokładnie, on kosztował, słuchajcie, 46 dolarów. I był w ogóle najdroższym, jaki był w całej ofercie Girbestu, jeśli chodzi o jakby urządzenia tego typu. Już nic droższego nie było, więc wybraliśmy to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście za te pieniądze warto. Tak. Mamy tak, podstawowe pomiary, czyli gdzieś tutaj widziałem, metry bieżące. Znaczy odległość, tak? Bo to można, bo to ma swoje przełącznik pomiędzy metrami, stopami i tak dalej, tak dalej, calami. Czyli tak. Metry. Ale używajmy tego, czego używamy na co dzień, czyli metrów. Dokładnie. Metry kwadratowe, metry sześcienne i tak zwany wzór Pitagorasa, tak? Pitagorasa. Czyli A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, czyli który... mierzenie wysokości. Zajrzymy do środka, co jest w zestawie? Koniecznie. Zaglądamy. Zaglądamy. Pudełeczko kartonowe pokazuje, że urządzenie jest czarne z żółtymi wykończeniami, występujące w czterech wersjach, według tego, co tutaj pokazują, czyli 100 metrów wersja, którą my mamy, 80, 60, 40. Natomiast opakowanie widzę, że jest przygotowane też na wersję 120 i 150 metrów, która zapewne się pojawi. Standardowe, kartonikowe, nawet ładnie wykonane. Otwieramy. W środku mamy samo nasze urządzenie i pod plastikową wytłoczką pokrowiec na pasek. Pasuje w ogóle, bo tego akurat nie sprawdziliśmy wcześniej. Pasuje elegancko. Mamy pokrowiec, mamy uchwyt, który sobie przyczepiamy tutaj, tak? Mamy z jednej strony miejsce na tą pętelkę tak zwaną, tak? Instrukcje obsługi w kilku językach. Kartę testową. Szarą i białą. Tyle jeśli chodzi o to, to nam nie będzie potrzebne do testu praktycznego. Omawiamy sobie urządzenie samo w sobie. Przychodzi z założonymi bateriami. To są baterie TC Best. Nie jakiś chiński wynalazek, ale są. Poskręcane na normalne śruby, z tego co widzę. Więc nie ma tutaj żadnych dziwnych wynalazków. Gwint statywowy, standardowy. Działa, pasuje do standardowego statywu. Zresztą możemy sobie to na szybko, ja mam gdzieś tutaj taki mały statyw. O, zobaczcie. To jest śruba statywowa. Działa, wszystko pasuje. Śruba jest standardowa, pasuje do aparatów, do wszystkiego. Statyw jest wyprodukowany prawdopodobnie w tej samej fabryce co nasz dalmierz, więc się rozpada. Jest taka szansa. Tak. Co mamy jeszcze? Ekran, obok ekranu poziomiczka. Poziomiczka pokazuje, że stół mamy lekko krzywy. Dla porównania, żebyście sobie to mogli zobaczyć, mamy poziomicę Dextera, która pokazuje mniej więcej oczko w tym samym miejscu, co oznacza, że działa. Nie widać stopy. Musisz laser obrócić. Spróbujemy tak. Nie. Jest? Tak. Poziomica rzeczywiście działa.
Słuchajcie, wykonane z fajnego tworzywa, naprawdę takiego przyjemnego w dotyku. Tu nie ma się do czego przyczepić. Przyciski... No, może bardzo źle zabrzmieć, ale przyciski kojarzą mi się z tymi takimi ramionczkami do stanika silikonowymi. Nie są takie typowe jak przyciski w innych urządzeniach, tak? Nie są, innych mamy gumowane. Nie są takie typowo gumowane. Te są śliskie, świecące, takie... No, zupełnie nie pasujące pod rękawice, bynajmniej dla mnie. Dla porównania mamy tutaj drugi Stanleya, gdzie ta guma rzeczywiście jest inna i inaczej leży pod ręką. Wielkościowo podobne. Tutaj jakichś tam drastycznych różnic nie ma. O Stanleyu będzie osobny film, jeśli będziecie chcieli. Oczywiście. Natomiast, jeśli chodzi o funkcję samego urządzenia, no zabrał, no. Włączamy. I teraz tak. Pierwszy przycisk z góry to jest pomiar odległości, do którego zaraz sobie dojdziemy. Pod spodem mamy zmianę jednostek, tak? Unit, czyli przeklikamy sobie wszystko po kolei. Mamy tak, 3 miejsca po przecinku, następnie 2 miejsca po przecinku, jeśli chodzi o metry. Tu sobie ustawiamy dokładność, której potrzebujemy. Cale. Tak samo cale, oczywiście ci, którzy obserwują uważnie, zauważyli, że uciekło nam miejsce po przecinku. Kolejna, stopy. No i wracamy do metrów. Mamy jak mamy. Następnie przycisk pod spodem służy do... idziemy oczywiście środkową częścią, do wyłączenia podświetlenia. No i wyłączenie urządzenia, bądź w momencie, w którym dokonamy sobie jakiegoś pomiaru, do wyzerowania pomiarów, tak? Moja prawa strona, czyli wasza lewa, kubatura. Tutaj mierzymy metry kwadratowe. Po ponownym wciśnięciu mierzymy metry sześcienne. Wracamy do standardowego prostego pomiaru. Dodawanie, odejmowanie wyników po dwóch stronach, tak? Czyli możemy robić kilka pomiarów, jeśli mamy na przykład słupy po środku, jakieś nośne czy coś i chcemy, żeby pomiar był pewny, to możemy sobie dodawać. Następnie miejsce pomiaru i tutaj mamy trzy możliwości. Standardowo jest ustawione tak, że mierzy od końca urządzenia, czyli w momencie, w którym dojdziemy urządzeniem do ściany, wlicza długość samego urządzenia. Pozycja numer 2 mierzy od początku. Pozycja numer 3 mierzy od środka, co oznacza nie definitywny środek, tylko miejsce montażu na statyw. To są nasze trzy pozycje. Następnie po przeciwnej stronie, czyli moja lewa, wasza prawa, mamy mierzenie wysokości, które zaraz pokażemy, jak działa, odejmowanie i dodawanie wyników już omawialiśmy, zapisywanie wyników do pamięci, pamięć mieści 100 wyników. Zaznaczamy punkt metr od ściany, to sobie przygotowaliśmy wcześniej, tylko chcemy wam pokazać, że jest jak jest, jest metr. Żeby nie było. Tak jest. Tam plus minus, tam załóżmy ułamek. Ale proszę cię, setny milimetra, setny milimetra, nie zrobią większej różnicy, no to się... Tak, tak. Przeniesiony wymiar przedłużony jest przy użyciu tego kątownika, który był sprawdzony, więc też dobra, bez przesady. I teraz uwaga, wyrównujemy do linii. I będzie linia i będzie wynik widoczny. Przekręcisz później, jak stykniesz, przekręcisz na moją stronę ekranu. Oczywiście. Odpalam sobie i teraz tak. Pomiar ustawiony mamy na odległość od punktu początkowego. Od kreski. Tak jest, czyli od kreski, czyli od samej góry urządzenia. Uruchamiamy raz, odpala się wiązka, drugi raz, dokonuje pomiaru. 105. Tak jest. Tyle co na próbach. Dokładnie, tak wyszły próby. A teraz uwaga, Stanley. Tutaj był nie widać, bo jest zoomowany, tak? Dobra. Stanley. Przykładamy do kreski punkt pomiaru.
przestawiam również na początek, do kreski wyrównane, przyciskam sobie palcem, żebyście mnie mówili, że się coś przesunęło w trakcie. Włączamy, pojawiła się kropka na ścianie, dokonujemy pomiaru. 8 mm? Tak jest. O lala. Ten przekłamuje 8 mm, ten przekłamuje 5. Poczekaj, poczekaj. Okej. Druga strona medalu jest taka, że to nie jest laboratorium. Więc generalnie te pół centymetra, jak mierzysz sobie, ile masz ściany do pomalowania, czy ile masz ściany z regipsu do zrobienia, czy cokolwiek, zawsze się daje na plusie. Tak? Więc... No ale jednak robi to swoje, powiedzmy. Przy 100 metrach bieżących ścianę zrobi to swoje, tutaj się nie ma co oszukiwać. Więc każde urządzenie, niezależnie od tego, czy to jest chińskie urządzenie, czy jest to urządzenie markowe, jakie by ono nie było, polecam jednak sobie przetestować najpierw, żeby wiedzieć, jaka jest jego dokładność pomiaru. Metry kwadratowe i metry sześcienne nie będziemy wam pokazywać, jak to działa, bo to jedni będą z tego korzystać, drudzy nie. Zasadniczo prosty pomiar, podajesz wymiar A, długość, wysokość i ci oblicza, ile jest metrów kwadratowych. Jeśli metry sześcienne, to podajesz długość, wysokość i szerokość pomieszczenia i tak samo. Natomiast fajną funkcją jest mierzenie. O, zauważyliście, że po minucie mniej więcej od ostatniego pomiaru wyłącza się w ogóle ekran. Jest mierzenie wysokości budynku. I teraz na czym to polega? Kładziemy sobie znowu na nasz magiczny metr. Zobaczymy, czy znowu nam pokaże tyle samo. Dociskamy palcem. Ustawiamy, żeby pokazać, żeby przestawić na wysokość. I teraz prosi nas, nie wiem Pawle, czy to widać na ekranie, która kreska miga. Spróbujesz zbliżyć, a spróbuję tak. Nie ruszać. Tak, tak, już zbliżam. Miga skośna, tak zwana, powiedzmy. Tak, czyli tak zwany C kwadrat, tak? C kwadrat, tak. I w tej chwili musimy dokonać pomiaru do szczytu naszego pomieszczenia. Czyli tak, łapię szczyt pomieszczenia teraz. Czyli wciskamy raz, obserwujemy, gdzie jest punkt. Ja postaram się, żeby to było jak najbliżej łączenia sufitu ze ścianą. Wciskam drugi raz, pokaż. Pomiar został zrobiony. Wyszło nam 2. 4, 2, 5. Tak. I automatycznie podaje A kwadrat. Nie? Tak jest, czyli kładziemy sobie z powrotem w tym miejscu. Ja starałem się, żeby ten pomiar był robiony od tyłu, dokładnie z tego miejsca, w którym być powinno. I tak też jest ustawione na urządzeniu, co zresztą zaraz pokażemy. Jedno wciśnięcie. Sprawdzam, czy jest równo z kreską. Drugi pomiar. I pokazuje nam wysokość 2,150. I teraz bierzemy sobie miarkę. Co prawda tak się tych pomiarów nie robi, bo powinienem szczyt miarki postawić na dole i iść sobie pod górę. Bo się wtedy mniej gnie. No ale tak orientacyjnie. Ale tak orientacyjnie, powiedzmy, że tak zwane pi razy oko. 2,150, poczekaj, ja zoomuję. Czyli 2,15, co nie? No wiadomo, trochę krzywomiarkę trzymać, no ale to by to było właśnie. Tak, czyli mniej więcej... No może laserem tam do końca ładnie nie ustawiłeś, nie wstrzyknąłeś w narożnik, wiesz co chodzi. Mniej więcej do takich podstawowych pomiarów, czyli tam ile farby potrzebujecie, nie wiem, ile płyt i tak dalej, i tak gładzi, dalej. Gładzi, coś tam, wiesz, taki budowlany, do budowlanych pomiarów to... Nadaje się w zupełności, myślę, że spokojnie, aczkolwiek... Pytanie, czy w tej cenie nie wolałbym tego? Ile kosztował chiński? Chiński kosztował $48. $48 to daje nam... mniej więcej, powiedzmy, złotych. Tak. 120-130 zł, tak? Za 7 dolar kosztuje. Mhm. Tak. A ten z Stanley kosztował 500. Ale gwarancję masz w Polsce.
serwis masz w Polsce. Ale jak mam przepłacać i mam mi na metrze pokazywać o 3 mm więcej, to wolałbym chiński. Przypominam ci, że chiński jednak, rzeczywiście chiński przekłamywał 5 mm na metrze, Stanley 8. O tym mówię. Mhm. No dobra, wygrałeś, przekonałeś mnie. Taka dyskusja, jakie jest wasze zdanie w ogóle na ten temat? Chętnie je poznamy w komentarzach pod filmem. Czy sprawdzacie swoje dalmierze i czy też macie podobne odchylenia? Paweł, dlaczego źle trzymałeś przy pomiarze? Słuchaj, to są pomiary stricte takie budowlane do... Jak ktoś się zajmuje budowlanką, to nie jest na pewno do precyzyjnych prac. To nie podlega dyskusji. Znaczy, sorry, no nie ta puła cenowa. Są tak. Oczywiście tego typu urządzenia do precyzyjnych oczywiście, prac. Oczywiście, najbardziej. Nie te pieniądze, tak. Więc od razu nie oszukujmy się, żeby tutaj się nam nie wywiązała zaraz dyskusja hejterów, którzy nam powiedzą, o, bo źle mierzyłeś, tak. Tu mierzymy, mamy odmierzony metr, który nam daje ściana i od tego to jest nasza taka baza, od metrówki, co nie? Standardowego narzędzia do pomiarów, czyli zwykła metrówka. I od tego sobie mierzymy tam każdy pomiar. Ja uważam, że na metrze 5 mm pomyłki to jest dużo. To jest dużo, ale co jest taką większą ciekawostką, bo to sprawdziliśmy, że na dłuższych odległościach już nie ma tego błędu. Nie sumuje się błąd. Czyli na 2 metrach nie masz centymetra, na 3 metrach nie masz 1,5 centymetra i tak dalej, co nie? Tylko te odchylenia są... Nie wiem dlaczego tak jest, nie mam zielonego pojęcia, ale nie ma, że jak mierzysz z 10 metrów, to masz 5 cm błędu. Tak nie jest. Ale druga strona medalu jest taka, że słuchaj, nie oszukujmy się, jak robię instalacje, jakiekolwiek teleinformatyczne, mierzę ile kabla potrzebuję, nie z planu, tylko na miejscu u klienta i od razu z miejsca, od swoich pomiarów, których jestem pewien, tak? Bo to nie ktokolwiek inny robił, tylko ja, od razu z miejsca doliczam 30% kabla w górę. Nie, no to wiadomo, trzeba no, takie rzeczy się doliczyć. I uważam, kurczę, że błąd pomiaru rzędu tamtych kilku milimetrów na metrze... Nie no, w budowlance takiej stricte ciężkie, takie jak ja się zajmuję, to nie ma większego wpływu. To nie ma wpływu. Jeżeli idziesz do klienta mierzyć pomiar, będziesz tam wykonywał gładzie, malował, no to nie ma żadnego znaczenia. Tam wiesz, 0,5 centymetra w to czy w tamto, to nie jest żaden, wiesz, pomiar. Ale jakbyś chciał, wiesz, zmierzyć sobie coś, bo będziesz, nie wiem, mebel montował i mierzysz sobie pstryk, czy jakieś coś na wymiar, co będzie na ścisk wchodziło i mierzysz i to ma ci uszukać na metrze 0,5 centymetra, no to już jest dużo. To jest bardzo dużo. Dlatego ja na przykład przy tego typu pracach, jak robię jakiekolwiek meble do domu, bo meble na zamówienie nie robię dla kogoś, ale dla siebie robię różne tam dziwne historie, biorę miarkę, którą robię pomiar i od tej miarki odmierzam też wszystkie cięcia i wszystkie inne historie. Tak, od tego samego, dokładnie. Także to też na to zwracamy uwagę. A teraz z czystej ciekawości. Zrobiłeś pomiar sufitu. Do sufitu od tego mamy 2 metry 152 mm. Zrób jeszcze jeden pomiar z tego samego punktu. Dobra. 2,152 jeszcze raz. Zruszę, żeby nie było, że gdzieś tam się coś. 2,152. Ok. Z tego samego punktu. Tak miałeś ustawione od tyłu. Dobrze. Z tego samego punktu. No jeszcze raz. 260. 8 mm różnicy. Dobra. No to jak było 8 mm, co nie? Ale jeszcze. 259. 2,159. No, ten sam różnica 8 mm. No. Także uważam, że to jednak jest. Jakaś kalkulacja jest, wiesz, inaczej skalibrowany. W związku z tym, że i tak jeszcze dzisiaj
dowiemy się, że się nie znamy, że tak się nie mierzy, że to nie do tego służy, że tym to, co możesz zmierzyć, wiesz co, ilość kamienia na płytce nazębnej, albo wiesz co, odległość, jaką masz do najbliższego monopolowego. Na życie. Kończymy. Czy te urządzenia są fajne, czy nie fajne? Możecie sobie odpowiedzieć sami. Ale ja uważam, że błąd pomiarowy. Tak, ja reasumując naszą całą taką dyskusję, to uważam, że jest spoko. Uważam, że błąd pomiarowy, jeśli jest stały i rzeczywiście za każdym razem pomiar wygląda tak samo, to jesteś w stanie sam sobie stwierdzić, na ile on wymaga kalibracji, w sensie ile jesteś w stanie sobie odliczyć. To są nieduże pieniądze. Dokładnie. I w jednym wypadku, i w drugim wypadku, bo jak masz brać ze sobą pracownika na pomiary, a możesz kupić urządzenie za 5 stówek, albo masz brać pracownika na pomiary, a możesz kupić urządzenie za 150 i zaoszczędzić na czyjś roboczą godzinę, to się bardzo szybko zwraca wbrew pozorom. A ja jeśli przekłamuję do góry... Ja jestem na tak, tak czy inaczej. To ja tak samo jestem na tak. Jeśli przekłamuję do góry, to przynajmniej klient ci nie powie, że go oszukujesz. A jeszcze będzie zadowolony, bo zostało 5 kafelek na zapas. Wiecie, jak to jest. Fajnie, w związku z tym, że się nie znamy, to kończymy. Znamy się za to na innych rzeczach. Zapraszamy gdzie? Na nasze grupy. Na Instagrama, na Twittera. Wszędzie gdzieś tam jesteśmy. Na Facebooka. Tak jest. Przypominam o live'ach. Vlogach. Tak jest. Są vlogi gdzieś, które się tam pojawiają zupełnie z partyzanta. Tak. Łapki w górę, sub i my lecimy dalej do pracy. Cześć. Widzimy się już wkrótce. Hej.